gościmy w klinice okulistycznej doktora Witkiewicza w Przemyślu. Naszym gościem jest dr Jan Maria Witkiewicz. Witamy serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Panie doktorze, bardzo często słyszymy o operacjach zaćmy u starszych osób. Czy to jest właśnie choroba, która dotyczy tylko starszych ludzi? W znakomitej większości tak. Uważa się nawet, że ponad 60% populacji powyżej 80 roku życia ma zaćmę. Natomiast występuje też zaćma wrodzona, zaćma młodzieńcza, zaćma przedstarcza tak zwana. Także niestety ta choroba może dotyczyć człowieka w każdym wieku. Czy to jest choroba uleczalna? Czy można ją wyleczyć bez interwencji chirurga? Jest to choroba całkowicie wyleczalna, ale wyłącznie chirurgicznie. Jeżeli się szybciej wykryje tę chorobę, początki zaćmy, czy można zatrzymać przebieg choroby? Nie, jest to niemożliwe. Zmiany w soczewce, które raz zostały wykryte, zawsze postępują. Kiedyś, ze względu na inne zupełnie metody chirurgiczne, pacjent skazany był na czekanie na tak zwane dojrzewanie zaćmy. Zaćma dojrzała, dojrzewanie zaćmy zabierało niejednokrotnie kilka lat i w tym czasie pacjent był praktycznie niewidomy. Dzisiaj przy obecnych metodach chirurgicznych, sposobach chirurgii, w szczepach, które stosujemy, zaćmę powinno się operować natychmiast, jak zostanie stwierdzone. A na czym polega operacja zaćmy? Współcześnie operacja zaćmy polega na tym, że soczewkę, która jest zmętniała, czyli to właśnie katarakta, czyli zaćmę, usuwamy metodą fakoemulsyfikacji, czyli rozdrobnienia zawartości soczewki, odessania jej soka takim jakby mini odkurzaczem. Najbardziej popularna jest fakoemulsyfikacja ultradźwiękowa, natomiast nasz zakład jako jedyny w Polsce dzisiaj oferuje możliwość operacji zaćmy tej fakoemulsyfikacji metodą laserową, znacznie bardziej bezpieczną od ultradźwięku. W takim razie co w miejsce tej usuniętej soczewki? Dzisiaj w 100% przypadków szczepiamy soczewkę sztuczną, ponieważ soczewka własna pełni rolę jakby obiektywu oka, tak jak w aparacie fotograficznym. Bez soczewki obraz nigdy nie jest ostry, wyraźny. Kiedyś usuwano zaćmę, była konieczność stosowania bardzo grubych okularów rzędu plus 10, plus 12 dioptrii. Dzisiaj oczywiście mamy całą gamę soczewek wewnątrzgałkowych, które wszczepiamy w miejsce tych soczewek własnych, usuniętych w wyniku operacji. I widzenie pacjenta zależy w dużej mierze właśnie od tego, jaką soczewkę będzie miał wszczepioną. Te soczewki, wybór tych soczewek dokonywany jest zarówno pod kątem medycznym, czyli ze wskazań lekarskich, w cukrzycy powiedzmy, w jakichś patologiach siatkówki, wymogi są zupełnie inne, a w dużej mierze tylko i wyłącznie na podstawie subiektywnych potrzeb pacjenta. W takim razie, czy pacjent ma możliwość wyboru, że na przykład chce lepiej widzieć z bliska, czy widzieć z daleka, a do czytania stosować okulary? Oczywiście. My posiadamy w naszej klinice kilkanaście soczewek, dobieranych, tak jak mówię, przede wszystkim pod kątem medycznym. Ze wskazań medycznych dobieramy inne soczewki w przypadku towarzyszących chorób oczu, a u pozostałych pacjentów jakby zdajemy się na potrzeby wzrokowe pacjenta i porównując to do samochodu, można mieć wszczepionego Poloneza, Volkswagena, Mercedesa lub Jaguara czy Rolls-Royce. Czy Państwo macie kontrakt z Narodowym Funduszem i czy te zabiegi u Was można wykonać, pacjent może wykonać bezpłatnie? Nie, nie mamy kontraktu, operujemy wyłącznie pacjentów komercyjnych, ale dzięki temu pacjent po pierwsze nie czeka na zabieg, a po drugie ma prawo wyboru. Nasze prawodawstwo niestety tego wyboru pacjentowi ubezpieczonemu, operowanemu w zakładzie, który posiada kontrakt, tego wyboru całkowicie pozbawia. Pacjent nie ma ani prawa wyboru operatora, ani metody operacyjnej, ani rodzaju wszczepianej soczewki. To może wróćmy do tego Poloneza i Rolls-Royce'a. Jaka jest różnica właśnie w tych soczewkach i jaki to daje komfort widzenia pacjentowi? No, różnica między Polonezem i Rolls-Royce'em dla wszystkich jest oczywista. I tak samo się ma rzecz z soczewkami. Z najprostszymi soczewkami, które niestety masowo są wszczepiane. Sytuacja wygląda tak, że pacjent ma dość dobre, czy nawet dobre widzenie do dali w słoneczny, ładny dzień, ale już o zmroku na przykład nie ma możliwości, żeby ten pacjent prowadził samochód. Mieliśmy nawet pacjentów takich, którzy gdzieś byli zoperowani,
młodszych, czynnych zawodowo i zostali odrzuceni przez medycynę pracy od możliwości wykonywania zawodu kierowcy, pomimo pozornie bardzo dobrych parametrów widzenia, ale właśnie na testach, na widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie, poczucie kontrastu, że tak powiem, wypadli z gry zawodowej. Więc tutaj jest jeden taki aspekt. Drugi aspekt to jest taki właśnie, co pacjent robi. Inne potrzeby wzrokowe ma pani 85-letnia siedząca w domu, gotująca i rozwiązująca krzyżówki, a inne, nawet jej równolatek, ale człowiek aktywny, prowadzący samochód, nie wiem, łowiący ryby, czy jeżdżący na polowania, czy oglądający ptaki, gdzie potrzebuje bardziej lepszego tej ostrości wzroku z daleka. Można te wszystkie właściwe potrzeby wzrokowe dzisiaj, odpowiednio dobierając soczewkę do pacjenta, do jego oka, do jego stanu zdrowia, do jego trybu życia, właściwie idealnie dostosować. Wspomniał doktor o tym, że macie w klinice u siebie najnowocześniejszy laser w Polsce. Czy co ten laser zmienił w ogóle w leczeniu oka? Lasery to w ogóle rewolucja w okulistyce, która nastąpiła już tak naprawdę około 40 lat temu. No u nas powiedzmy dużo później. Chociaż profesor Kęcik w Warszawie był jednym w ogóle z pionierów laseroterapii. Natomiast tu mówimy o laserach tam do chirurgii czy do zabiegów na siatkówce, przede wszystkim w cukrzycy, w różnych chorobach. Nasz laser stosowany w chirurgii zaćmy to jest zupełnie, całkowicie nowa jakość w tych zabiegach. Stosowane od lat 25-30 fakoemulsyfikatory ultradźwiękowe też rozbijają i odsysają, powiedzmy, tą zawartość soczewki, czyli zaćmę. Natomiast działanie ultradźwięków można porównać do działania młota pneumatycznego na ulicy. Czyli uderzenie oczywiście kruszy beton w miejscu, które ma kruszyć, natomiast ta fala uderzeniowa rozchodzi się wszędzie dookoła. Drżą kieliszki i szklanki w domu, jeżeli na ulicy jest naprawiana dziura w jezdni, prawda? Tak samo działa fakoemulsyfikacja ultradźwiękowa w oku. Pięknie usuwamy zaćmę i tak dalej, ale ta cała energia niepochłonięta przez zaćmę rozchodzi się po całej gałce ocznej. W przypadku istniejących chorób, na przykład siatkówki, niestety bywa tak, że operacja zaćmy pogarsza ten stan, nie mówiąc już o pewnych dystrofiach rogówki, zaburzeniach, gdzie i ciepło, które się przy ultradźwiękach wydziela i sama ta właśnie fala uderzeniowa może powodować dosyć poważne powikłania. Nie jest to częste, ale przy niektórych schorzeniach oka, no w ogóle zawsze jest, do niedawna był dylemat, czy w ogóle operować zaćmę, żeby nie pogorszyć stanu innych tkanek. Nasz laser nie rozprasza w ogóle energii, którą dostarczamy do oka. Całość energii, która jest potrzebna do rozbicia soczewki przed jej odessaniem, bo ona musi być całkowicie zemulsyfikowana, czyli zmalże w płyn czy w zawiesinę, pozostaje wewnątrz urządzenia, wewnątrz tak zwanego tipa. I ta energia po prostu w całości przeznaczona jest tylko na rozbijanie soczewki, czyli na to, na co ma być kierowana. Nie mamy tych wszystkich efektów ubocznych i termicznych, i energetycznych ani w rogówce, ani w tęczówce, ani w siatkówce oka, co tak jak mówię, w wielu przypadkach przy towarzyszących chorobach niestety czasami nawet źle się kończy dla operowanego oka. Tutaj w przypadku lasera tych wszystkich ubocznych efektów nie ma, a urządzenie jest całkowicie nowe, to jest jedno z chyba z 10 na razie produkowanych w Europie. Jest to niemiecka firma ARC, która specjalizuje się w laserach w ogóle medycznych. I tak jak mówię, kilka tych laserów w tej chwili pracuje w Europie. My mamy go od roku i już mamy drugą generację dostarczoną przez producenta. Dla mnie to jest przerażające, bo laser kojarzy się jednak z ciepłem, z jakimś takim wypalaniem bardziej. Czy to jest zdecydowanie bezpieczne, czy zdarzają się jakieś wypadki? Laser medyczny to nie gwiezdne wojny, my nie mamy świetlnego miecza. Natomiast lasery używane w medycynie mają bardzo precyzyjnie ogniskowaną moc. Chodzi o tą moc, chodzi o tą energię, chodzi o stworzenie plazmy. Natomiast tutaj cały widz polega na tym, że ta plazma jest zamknięta, tworząca się plazma jest zamknięta wewnątrz urządzenia, wewnątrz tipa.
I właśnie te zemulsyfikowane kawałki soczewki są odsysane potem przez urządzenie. Równocześnie ogromną zaletą tego urządzenia jest to, że ten tak zwany tip, czy cała głowica, jest całkowicie jednorazowa. Operujemy pacjenta sprzętem i narzędziami, które nigdy nie miały kontaktu z żadnym innym pacjentem. Oczywiście można mówić, że dzisiaj sterylizacja jest doskonała, na pewno. Natomiast sam fakt używania narzędzi, sam fakt wielokrotnej sterylizacji, no jednak może sprzyjać jakimś tam infekcjom czy niepożądanym zdarzeniom, które mogą wystąpić. Natomiast pacjent u nas operowany ma gwarancję, że wszystkie urządzenia, narzędzia, obłożenia, które mają kontakt z jego tkanką, są jednorazowe. Czy w przypadku operacji laserem, a takiej tradycyjnej operacji, czy jest różnica w tym, jak pacjent szybko wraca ponownie do zdrowia? Oczywiście, bo po pierwsze samo cięcie jest dużo mniejsze, znaczy dużo, no to już operujemy w rozmiarach 1,8 mm do 2,5 mm, więc trudno powiedzieć, że jest dużo mniejsze. Natomiast drugą kwestią jest właśnie brak termicznych i mechanicznych działań ultradźwięków, czyli jakby stan rogówki, stan innych tkanek oka praktycznie jest nienaruszony. W związku z tym niektórzy pacjenci raportują przy kontroli, że oni po kilku godzinach oglądają na przykład telewizję i widzą podpisy na pasku wiadomości. No to w tej chwili jestem zaskoczona, ponieważ tego, jak znałam osoby, które przychodziły taką operację, to przeważnie po operacji 1, 2, 3 dni jeszcze nosiły oko zasłonięte, chronili całkowicie to oko, nie, mowy nie było o oglądaniu telewizji. No to są trochę już legendy dzisiaj. Nasz pacjent wychodzi w ogóle bez opatrunku. Dostaje tylko i wyłącznie ochronne okulary, w których powinien wychodzić na zewnątrz. No i zalecamy kilka dni spoczynkowego trybu życia. Nie można tego porównać do sytuacji jeszcze sprzed, powiedzmy, 25 lat, gdzie pacjent po operacji zaćmy leżał przez 3 doby z zawiązanymi obydwoma oczami dla gojenia. No to jest po prostu przepaść. No to jak to jest możliwe, gdzie praktycznie każdy pacjent wychodząc ze szpitala ma opatrunek na oku? To są niestety też już przestarzałe poglądy, ponieważ dowiedziono w wielu ośrodkowych badaniach w Niemczech, w Anglii, we Francji, że opatrunek sprzyja infekcjom, ponieważ pod opatrunkiem w cieple i wilgoci rozwijają się doskonale drobne ustroje i to jest wręcz przeciwwskazane. No, z doktorem można by było chyba godzinami rozmawiać na ten temat, ale niestety mamy ograniczone ramy czasowe, więc może ostatnie pytanie, czy zaćma zdarza się u młodszych osób, nie takich już po 70? Tak, zdecydowanie tak i to coraz częściej. Czynniki środowiskowe, opalanie się, niektórzy twierdzą, promieniowanie kuchenek mikrofalowych, to wszystko sprzyja temu, że 30-40-latkowie zdarzają się także z zaćmą. I tutaj tu jest największa rola właśnie dokładnej diagnostyki i doskonałego doboru soczewek wewnątrzgałkowych, które stosujemy przy zabiegu, ponieważ 40-latek pozbawiony możliwości prowadzenia samochodu w półmroku i zmuszony do używania 2-3 par okularów do jakiejkolwiek pracy, praktycznie staje się do tej pracy niezdolny. No to jest bardzo interesujący temat, ale myślę, że do niego wrócimy już w kolejnym odcinku. Spotkamy się za tydzień. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję państwu.